Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go szturchnąłem go lekko ręką. Spociłem się, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Konferencja prasowa, Hajlik, jest ze mną Masza, witam cię serdecznie. Hej, hej Monika, hej, jest Masza. Poza kamerami właśnie sobie słodziłyśmy, że pięknie wyglądamy. Masza, ale zwróciłam uwagę na napis Lesbian Sex is Beautiful. No. Czyli wolisz kobiety? Nie. To skąd taki ubiór, czy... Lubię kobiety. Lubisz kobiety, czyli... Ale nie wolę. Bi, tak? Tak. Powiedz mi, czyli jakby nie miałam, to nie miałby żaden przekaz, po prostu lubię tą bluzę i ją ubrałam. Czyli z kobietą ci ciężko jest się pokłócić, bo... Nie mam związku z kobietą. Nie byłeś związku. Nie. Ale doświadczenia masz. Jak to się mówi, nie męsko-damskie, tylko kobieta-kobieta. Tak, 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 mam. Powiedz, co ci się w kobietach najbardziej podoba? Ciało, oczy. Ciała mi się najbardziej podobają kobiece. Uważam, że są o wiele bardziej estetyczne niż faceci. Niż facetów z ciała. Gdybyś miała wybierać z piękną kobietą związek albo z facetem przystojnym, wybrałabyś kobietę? Jeśli chodzi o związek, to tylko i wyłącznie charakter, bo wygląd to już nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o związki. A kobieta, którą spotkałaś, taka, która to był strzał taki, zobaczyłaś i myślisz sobie, wow, chciałabym z nią być. A to nie mogę powiedzieć. Nie, nie mogę powiedzieć. Znana osoba. Tak. Ale nie jest to fagata. Nie. Powiedz mi, fagata wiedziała o twojej orientacji? Nie wiem, chyba tak. Ciężko ci się o tym rozmawia? Nie wiem, czy ciężko, po prostu nie chcę o niej rozmawiać już, ile można. Powiedz mi proszę cię w takim razie, jeżeli chodzi o Maję Staśko, jak oceniasz ją jako kobietę? Pod względem? I wizualnym, i charakteru, osoby. Ona dzisiaj bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się dzisiaj podoba. I tak jak mówię, uważam, nie lubię Maję. Uważam, że jest bardzo fajną osobą. Niestety psuje sobie jakby wizerunek niektórymi rzeczami, które mówi i przyćmiewa też te dobre rzeczy, które robi i później tak jest, no po prostu. Maja powiedziała, że was na pewno dzieli, jeżeli chodzi o body positive, stosunek do body positive. Co ty o tym sądzisz? No, że ma rację. Że Maja ma rację? Tak, no bo nas dzieli na pewno. Jakby parę tematów nas dzieli, ale to nie znaczy, że mamy się nie lubić, nie? A jeżeli chodzi o body positive, jakie ty masz zdanie na ten temat? No nie wiem, uważam, że body positivity jest potrzebne, ale idzie w złym kierunku po prostu. Tak. Ja też jestem bardzo podobnego zdania, bo uważam, że body positive jest dobre w tym aspekcie, że powinniśmy akceptować... Ciała też chodzi na przykład, że ktoś ma jakieś zmiany na ciele i tak dalej, a teraz się głównie skupiło tak naprawdę na otyłości. Na propagowaniu otyłości, tak, żeby ludzie... Jest w porządku i że nawet wręcz zachęcają do tego, żeby... Dokładnie jestem tego samego zdania, że akceptować swoje ciało... Chciałaś mieć mnie na wywiadzie, to siemanko masz. Dobra, ale słuchaj. Bomba, cały czas próbuję stylować. Bomba. Najpierw konferencja. Bomba, czy ty podrywasz Maszę? Teraz tutaj się po prostu próbuję przyćmić. Nie, no ciebie ciężko przyćmić, moja droga. Pojechałaś Murańskiemu, ciężko cię przyćmić, lubię cię. Tak? Tak. Co powiedziałaś Murańskiemu? Że lubię wszystkich, którzy nie lubią Murana. Nie wiem, nie słyszałaś, nie oglądałaś konferencji? Nie słyszałam, bo cały czas wywiady robimy teraz. Co powiedziałaś Mateuszowi? Nie pamiętam, coś tam wymieniliśmy parę zdania, ale nie wyzywałam go raczej. Ale nie lubisz Mateusza, czy po prostu docięłaś mu? Znaczy uważam, że po prostu musisz obejrzeć konferencję, żeby robić. Nie znam też go, opieram się na tym, co powiedział, bo zwrócił mi na początku, że nie umiem się wypowiadać, a później powiedział zupełnie co innego, przekręcił to i że w sumie on nic takiego nie powiedział, że... Trzeba zobaczyć. To trzeba koniecznie zobaczyć, jeżeli nie oglądaliście konferencji panelu z Mateuszem Morańskim, Bombą i Maszą, no to musicie zobaczyć, bo
ponoć jakaś tam była ostra przecinka i mają Staśko. Właśnie wracając do Mai, Staśko, to co was dzieli, a łączy was, Maja powiedziała, że podoba jej się twój stosunek do rozwoju, przede wszystkim do depresji. Czy mogłabyś mi powiedzieć o tym okresie w twoim życiu, kiedy ta depresja była i jak się czułaś? To znaczy cały czas się jakby zmagam z depresją, znaczy ja choruję bardziej na biegunówkę i mam po prostu okresy depresji i manii. To jest ciężkie dla mnie, bo jeśli mam okresy depresji, to jest naprawdę, naprawdę bardzo źle. I to już nie jest taka nawet początki depresji, tylko jest nagle bardzo tragicznie. Ale walczę z tym, jest coraz lepiej. Też właśnie mi ten sport, nie ukrywam, pomógł, bo jednak musiałam jakby wstać z tego łóżka i coś zrobić. Później było o wiele lepiej, także... Jakbyś miała powiedzieć, co było przyczyną, jeżeli chodzi o depresję, bo na pewno to nie jest jedna sytuacja, czy to się... Mówię, że mam dwubiegunówkę, jakby to jest po prostu, mam okresy manii i depresji, muszę sobie o tym poczytać, nie chcę teraz tego tłumaczyć, bo to jest... Też nie jestem wykwalifikowaną osobą do tego, także... No ale wiadomo, jak każdy ma jakieś problemy. Zgadzam się. Mówię o tym, bo mój znajomy, dobry znajomy, Dawid Ozdoba, niestety sobie nie poradził, przegrał walkę z depresją. Powiedz mi, czy są osoby w twoim życiu, które wiesz, że możesz na nich liczyć, że o każdej porze możesz zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, kiepsko jest ze mną? Myślałam, że tak. Okazało się, ten czas bardzo zweryfikował, że tak naprawdę prawie nie mam takich osób. Ale cieszę się bardzo z tego powodu, bo przynajmniej się zweryfikowało wszystko. Słuchaj, daję ci swój telefon i coś się dzieje, to dzwoni o każdej porze. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie problemy, oczywiście też jest, słuchajcie, infolinia. Nie dam wam wszystkim swojego telefonu, ale możecie do mnie pisać o każdej porze. Wklejcie po prostu telefon zaufania. Telefon zaufania wklejamy i słuchajcie, moi kochani, coś się u was dzieje, koniecznie sięgajcie po pomoc. Są chwile gorsze i lepsze, ale zawsze wychodzi słoneczko. Zawsze patrzcie tę stronę piękną świata, idźcie ku światłu. Powiedz mi, co ci pomogło najbardziej, co ci pomaga, kiedy wstajesz z tego łóżka i jaka motywacja? Najbardziej mi chyba pomogło uświadomienie sobie, że każdy ma w dupie moje problemy i tylko ja sobie mogę pomóc. To, że jesteś sama dla siebie ważna. Tak. Wiesz co, ja czytając książki takie fajne o samorozwoju, jest jedna książka Powrót właśnie do własnego wewnętrznego domu, ale też, czekaj, czy to było w tej książce, bo wiele ich przeczytałam, jeżeli chodzi o samorozwój. Jest książka, kiedy jest... Kładziesz sobie się w łóżku albo siadasz sobie wygodnie i pytasz siebie, tak jakbyś wracała do swojego, rozmawiała ze swoim wewnętrznym dzieckiem i pytasz siebie, ile masz lat. No, załóżmy, czy masz 5, czy 3 lata, może 10, czy 15. I pytasz się siebie samej, co najbardziej potrzebujesz w tym momencie. Robiłam coś takiego, że po prostu wyobraziłam sobie bardziej, czy tego bym chciała dla swojego dziecka. Co ten dzieciaczek ci mówi czasami? No, jakby na pewno nie tego czasem, co robię, więc jakby to mi pomaga się... Ja do was wpadnę, bo jesteście takie śliczne. Buziaki pan. Dziękujemy. Ale my tu poważne tematy. Nie tego... Dobra, ale to w sumie właśnie, nie wiem, czy nie za poważne, to jest jednak kalik, wiesz... Ale może to osoby, które tego potrzebują, to ja ci dokończę, bo pytam się tego swojego dzieciaczka, co potrzebuje i czasami jest tak, że zabawę, na przykład szaleństwa zwariowanego i uwierz mi, że czasami zachowuje się jak... Ale myślę sobie, i później jest tak, czasami przytulenia i wtedy, wiesz, tak wewnętrznie przytulam siebie samą i na koniec ty jako dobra czarodziejka, czy dobry czarodziej, mówisz swojemu temu małemu dziecku, ja zawsze z tobą będę, jestem z tobą od urodzenia i będę z tobą do końca życia, będę cię wspierać jako ta czarodziejka wróżka, zawsze z tobą będę i zawsze będę cię, to jest naprawdę bardzo fajne i to cię wspiera, kiedy cały świat przed tobą stoi po prostu przeciw tobie. Dziękuję ci bardzo. I pamiętaj, dzwoń o każdej porze, ja mam cię na social mediach. Też masz mój numer. Masz mój numer? No, rzeczywiście, dzwoniłam tak, bo chciałam z tobą wywiad już wcześniej. Masza, widzimy się jeszcze w piątek. W piątek jeszcze sobie porozmawiamy. Ja trzymam mocno kciuki, tylko powiedz mi jeszcze, jak przygotowania. Bardzo dobrze, trenuję codziennie. Znaczy teraz już nie, teraz w tym tydzień bardziej sobie odpuszczam. Jutro mam trening, ale tak poza tym wszystko dobrze. Jest lepiej niż myślałam.
że będzie. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że ręka powędruje do góry, a ja jeszcze będę łapać Cię w piątek i porozmawiamy o weselszych trochę rzeczach. Ale te smutne też są potrzebne. Dziękuję Ci jeszcze raz pięknie. Dziękuję bardzo. A Wam dziękujemy za uwagę.